Munduru do śmierci nie zdejmę. Obietnicę tę złożył major Hubal, dowódca ostatniego oddziału wydzielonego wojsk polskich walczących z Niemcami na obszarze Polski w przedłużeniu kampanii wrześniowej aż do wiosny 1940 i obietnicy tej dotrzymał, ginąc pod Anielinem w Kieleckiem 30 kwietnia 1940 roku. Od dziecka był zamiłowany w koniach. Całymi dniami jeździł konno lub powoził. Także mój ojciec nieraz musiał zabraniać niebezpiecznego zajeżdżania najlepszych koni. Henio był 7 lat starszy ode mnie. Świetnie się bawił z moimi starszymi braćmi, ale dla mnie niektóre jego zabawy były zbyt męczące. Na przykład chwytał mnie za warkocze, które uważał za lejce i kazał mi biegać przed sobą. Prezentował się zawsze świetnie. Zdrowy, wysportowany, przystojny, kipiał energią, inicjatywą, odważny do zuchwalstwa, miał łatwą decyzję, intuicyjne wyczucie pola walki i wiarę w sprawę, którą walczył i w swój łód szczęścia w tej walce. Towarzyski, lubiący się zabawić, przyjaźnił się trudno. W współżyciu z ludźmi jego jasne, drwiąco uśmiechnięte oczy patrzyły krytycznie, a szorstki ton i swoisty słownik nie jednały mu pokojowych zwierzchników. Kariera wojskowa majora Dobrzańskiego była piękna. Był to typowy wojskowy, niestworzony dla czasów pokojowych. Swoje virtuti militari otrzymał za odznaczenie się pod Komorowem. Cechowały go, jeżeli chodzi o charakter, patriotyzm i gorące przywiązanie do broni, do wspaniałej broni, jaką jest, czy raczej była, kawaleria polska. Należał do tej grupy kawalerzystów polskich, którzy byli podziwiani przez całą Europę w czasie konkursów hipicznych w latach 1924-1926. Był świetnym jeźdźcem, wielkim znawcą koni i zebrał na rozmaitych torach wiele nagród i laurów. Był moim szwagrem i moim przyjacielem. Ostatni raz widziałem go przed wyjazdem na objęcie placówki rzymskiej po mojej nominacji na ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej w lipcu 1939. Samo powstanie tego oddziału było bardzo dramatyczne. Było to pod koniec najazdu hitlerowskiego na Polskę, kiedy w Grodnie miał złożyć broń pułk rezerwowy kawalerii, do którego chwilowo był przydzielony major Dobrzański. Na moją komendę stanęła połowa pułku i oświadczyła się za majorem gotowa do dalszej walki. Ten spory oddział ruszył na odsiecz Warszawy, która się jeszcze broniła. Po drodze dowiedzieli się, że Warszawa musiała złożyć broń. I wobec tego major rzucił swój oddział w Lasy Radomskie i Opoczyńskie, które od dzieciństwa swego znał jak własną kieszeń. Początkowo Niemcy patrzyli na to jakby przez palce. I oni byli pod wrażeniem tego romantycznego zjawiska oddziałku polskiej kawalerii, który osiadł w lasach i nie składa broń. Postać Schimmel Majora, jak go nazywali, i ich fascynowała. Major Dobrzański nigdy nie uważał się za partyzanta i nie był żadnym pierwszym partyzantem. Był ostatnim żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej, który w mundurze chciał przetrwać do przyjścia odsieczy z zachodu. Hubalczycy wydadzą później komunikat: major Hubal nie żyje. Zginął człowiek, który swojej przysięgi żołnierskiej nie złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił. Wiemy, że sami nie przewrócimy wolności, ale dla historii potrzebny jest dowód, że znalazł się w Polsce człowiek, który oparł się ogólnej psychozie strachu. Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej ojczyzny chwilach opuścili ręce, że był jeden, który honor żołnierza i Polaka cenił ponad życie.